Laudetur Jezus Chrystus. Wczoraj na kanale umieściłam film poświęcony nowym nominacjom kardynalskim i przywoływałam tam takie wypowiedzi, które jakby bagatelizują problem tego, że wśród najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego są osoby, które no mogą być, powiedzmy, bardzo dyskusyjne ze względu na swój styl sprawowania urzędu i na swoje poglądy i, powiedzmy, czasami także na swoje postępowanie. To, czego się obawiam, to, że bardzo wielu ludzi ma taką skłonność do lekceważenia problemów moralnych, jakby takich publicznych problemów moralnych, widzialnych dla innych, takiego zgorszenia, jakie potrafią duchowni wywoływać. Często spotyka się takie twierdzenie, że no, my nie mamy prawa krytykować błędów czy grzechów kapłanów, dlatego że wszyscy są grzeszni i księża też. No więc jakby tyczy się to także kardynałów, biskupów, nawet papieża. Problem polega na tym, że jest to takie, powiedziałabym, dość posoborowe myślenie. Bo to po soborze wprowadzono coś takiego jak zamieszanie, czy takie zatarcie granicy między kapłanami i wiernymi. Tak? Zaczęło się ciągle powtarzać to kapłaństwo wiernych. Dzisiaj mamy wysyp takich pseudokapłanów w postaci diakonów stałych, szafarzy, szafarzyc i tak dalej. No więc dlatego wybrałam dzisiaj do katechezy taki dokument, na który wiele osób pewnie nie zwróciłoby uwagi. Ja przyznam, że sama też kiedyś na takie dokumenty nie zwracałam uwagi. Jest to ekshortacja świętego Piusa X poświęcona, uwaga, świętości kapłańskiej. Jest zatytułowana Herent Animo. Odnośniki umieszczam w opisie filmu. Tekst jest dostępny po polsku i w internecie i w momencie, w którym nagrywam ten film, nawet można kupić wersję taką papierową, książkową. Dokument jest krótki. Wybrałam z niego trochę zdań, które pokażą, jak bardzo błędne są tego rodzaju uproszczenia. Ale weźmy pod uwagę samą rzecz, że jakiś papież podjął decyzję, żeby napisać dokument o świętości kapłańskiej. Nie o kapłaństwie, tylko o tym, że kapłani mają być święci. I naprawdę ta nowoczesna mentalność, no to nie jest tak, że ja chciałabym teraz wszystkich namawiać, że dobra, to omawiajmy, prawda, wszystkie grzechy naszych proboszczów, wikariuszy i kogo się tam tylko da. Nie, tylko nie dajmy sobie wmawiać, że jakby oni mają prawo do, że tak powiem, że kapłani mają jakieś prawo do tego, żeby prowadzić luźne życie, że tak powiem, w sensie moralnym czy w sensie swojego stosunku do swojego powołania. Nie ma takiej możliwości. Ale zacznę może od pierwszych, od takich zdań ze wstępu, które święty Pius X pisze. Cytuję. Największym zaś staraniem naszym jest, żeby duchowieństwo posiadało te wszystkie przymioty, których wymaga jego powołanie. Jesteśmy bowiem przekonani, że od tego zależy najwięcej dobro religii. No więc tutaj widać, tak? Papież wyraźnie pisze, że to ma wpływ na Kościół. Ja wczoraj też o tym mówiłam, że nie, że żyjemy w epoce informacyjnej. To nie jest tak, że świadectwo życia czy szeregowych kapłanów, czy oczywiście tych, którzy są postawieni na najwyższych miejscach w hierarchii, nie ma znaczenia. Owszem, ma. Przepraszam, ale jakie prawo do nauczania moralnego ma ktoś, kto jest znany z tego, że publicznie grzeszy? Spójrzmy na następny fragment. Ja tutaj, przepraszam, z przodu umieszczam tytuły rozdziałów, ponieważ są niestety nie jest podzielony dokument na punkty. Więc z takiego rozdziałiku obowiązki kapłana. Kapłan powinien mieć się na baczności, żeby pod wpływem nieroztropnego jakiegoś dążenia do doskonałości wewnętrznej nie zaniedbywał któregoś z tych zadań swego urzędu, które ma spełniać dla dobra drugich. Do takich jego obowiązków należy głoszenie Słowa Bożego, słuchanie spowiedzi, udzielanie pomocy chorym, zwłaszcza umierającym, nauczanie nieznających prawd wiary, pocieszanie strapionych, naprowadzanie błądzących na dobrą drogę, naśladowanie we wszystkim Chrystusa. No więc zobaczmy, ile dzisiaj mamy jakiejś takiej dziwnej, dosyć taniej dewocji wśród księży, która znajduje, że tak powiem, swoje odzwierciedlenie i w tym, co oni głoszą na kazaniach i w tym ich zachowaniu.
Ilu na przykład mamy maniaków jakichś objawień prywatnych, egzorcyzmów i tego rodzaju sensacjonalizmu katolickiego? A tu mamy wszystko wypisane. Głoszenie Słowa Bożego. Słowa Bożego, a nie jakichś swoich dewocyjnych, omawianie swoich dewocyjnych lekturek. I mamy wymienione sakramenty, tak? Bo to jest słuchanie spowiedzi, pomaganie chorym, tak? A dzisiaj co mamy wielokrotnie? Mamy realizujących siebie księży ewangelizujących w mediach społecznościowych, na YouTube i tak dalej. Ksiądz jest przede wszystkim do tego, żeby sprawował sakramenty. Ma odprawiać mszę i udzielać sakramentów wiernym. To jest jego pierwsze zadanie. I zobaczmy, jak to jest dzisiaj zagubione. I jeszcze jeden fragment. Ten jest z punktu zatytułowanego Modlitwa warunkiem koniecznym świętości. Pomiędzy modlitwą a świętością zachodzi niewątpliwie taki związek konieczny, że jedna bez drugiej żadnym sposobem istnieć nie może. Zobaczmy nawet, jak dzisiaj wygląda podejście księży do mszy świętej. Oni potrafią po prostu wpadać do zakrystii, szybko się ubierać i trach, szybciutko, msza święta, oczywiście obowiązkowa dwójka, tak, czyli ta modlitwa, rzekomo najstarszy kanon, jaki istnieje, kanon Hipolita. Dziś już wiadomo, że oczywiście, że jest to bzdura. I szybciutko z powrotem do zakrystii, najlepiej jeszcze zrzucić sutannę i już jesteśmy na luzie po robocie. Ja widziałam w swoim życiu parę razy takie sytuacje, że w zakrystii, przepraszam, leżał na stole przygotowany ornat. W ten ornat już była wsunięta alba z założoną stułą i to wszystko było tak wywinięte, że ksiądz tylko podchodził, wsuwał ręce i wrzucał dosłownie na siebie naraz albę, tą stułę i ornat. I tylko wystarczyło, żeby przywiązał się cingulum i już gotowy. Tak, od piernata do ornata. Każdy, kto chodzi, czy przynajmniej był na liturgii trydenckiej i widział, jak wygląda przygotowanie księdza, to na pewno kojarzy to, że no może nie bardzo dużo, ale jest trochę modlitw do odmówienia od pierwszego momentu, kiedy ksiądz obmywa ręce. I to ma służyć skupieniu księdza, przygotowaniu do sprawowania najświętszej ofiary. To nie jest nabożeństwo protestanckie, że wpada, chociaż rzeczywiście są też tacy kapłani, którzy w ogóle w spodniach i na cywila tak naprawdę odprawiają, tylko zarzucają stułę na szyję. No, zupełnie inaczej to powinno wyglądać i to by kapłanom też służyło, gdyby w większym skupieniu się do tej mszy świętej przygotowywali. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, ale nawet taka prosta rzecz. Wiele osób, które chodzą na Novus Ordo, nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, ale chociażby sam ornat to jest po prostu symbol krzyża. Dlatego zakładanie jakby każdego elementu stroju kapłańskiego, tego stroju do mszy świętej, towarzyszyły modlitwy. I to był ten moment kulminacyjny, kiedy kapłan zakłada na siebie ornat. Więc jeżeli nie ma takiego klimatu modlitwy, tylko jest taki bieg od rzeczy świeckich, prawda, to ta msza, to nawet gdzieś widziałam takie określenie, że wielu ludzi, to nawet nie tylko księży się tyczy, ale świeckich, po prostu wchodzi na mszę i jest na niej tak świecka atmosfera, że nie widzi się praktycznie różnicy między mszą a tym, co jest na zewnątrz. I to jest dokładnie to. Ksiądz wpada i wypada. Tymczasem jego życie, jeżeli rzeczywiście ma to powołanie w pełni wykonywać, ono musi być przepojone modlitwą. To nie może być tak, że jakby msza to jest taki wyimek, wtedy ewentualnie zakładamy sutannę i, prawda, odziewamy się, a cała reszta jest kompletnie zaświadczona. Zobaczmy, jak bardzo od soboru upadło kapłaństwo. Spójrzmy na następny fragment. To jest fragment z punktu zatytułowanego Błąd całkowitego oddania się życiu dla bliźnich. Ponieważ bowiem nie mają zwyczaju rozmawiać z Bogiem, to jest oczywiście mowa o kapłanach, więc kiedy o nim prawią ludziom albo ich pouczają o życiu chrześcijańskim, brakuje im całkiem tchnienia Bożego, tak iż słowo Ewangelii wydaje się w nich prawie obumarłym.
No więc to marne kaznodziejstwo, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to nie jest tylko kwestia jakby marnego przygotowania w sensie intelektualnym. To jest po prostu taka pewna pustka, która jest w tym wszystkim. I tą pustkę oczywiście wypełnia się jakimiś takimi właśnie sensacjami, poszukiwaniem uczuć, przerabianiem, prawda, to najlepiej na mszy widać, tak? Rozmaitych fragmentów, żeby jakby to wszystko sztucznie ożywić. Ale ludzie to wyczuwają. Dlatego zachęcam też, żeby przeczytać ten dokument i zobaczyć, jeśli można, to na przykład spróbować kapłanom zwrócić na to uwagę, bo dzisiaj panuje już naprawdę takie rozluźnienie, że księża tak naprawdę no, żyją, znaczy jakby zniszczą to swoje powołanie tym swoim zaświadczeniem. I nie należy zgadzać się właśnie na przyjmowanie takich argumentów, że no bo to są tacy sami grzesznicy jak wszyscy. Nie. Ksiądz otrzymuje szczególne łaski, przyjmując święcenia kapłańskie i nie jest takim człowiekiem jak wszyscy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wysłuchanie tej katechezy. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.